Witam moje kochane ogóreczki dzisiaj robimy sobie hot dogi jak wiadomo hot dogi składają się z parówka, a wiadomo są parówki i są berlinki no i z bułka, ale ja mam niestety dzisiaj tylko tyle bułka mam bułka hamburgerowa a bułka hamburgerowa do hot dogów to nie jest dobry pomysł także tym paniom podziękujemy mam też takie małe dwa kawałki bułka ale pomyślicie, że co? Że to się nie zmieści tutaj, to będzie wystawała ta pagowa, że ho-ho. A ja wam mówię i bardzo dobrze, bo ta bułka i ta bułka dzisiaj nam są niepotrzebne. Teraz wyjaśnię dlaczego. Jak wiadomo, bułka składa się z gluten, a gluten nie jest tolerowany przez wszystkich moich widzów. Ja jestem bardzo wyrozumiałym youtuberem, rozumiem ich potrzeby, więc robię dzisiaj bezglutenowe hot dogi. Dlatego tą bułeczkę można spokojnie wyrzucić. Pomyślicie zapewne, że skoro nie używam zwyczajna bułka do hot dogów, chcę zrobić hot dogi bezglutenowe, to pewnie użyję bezglutenowa bułka. Ale nic bardziej mylnego. Taka bezglutenowa bułka ma w sobie tyle chemii, to jest tak naszpikowane tym... Ja nie ufam takim produktom. To jest wymysł Zachodu, który przyszedł do nas i on niszczy nasze społeczeństwo. Ja użyję staropolskiej metody bezglutenowej. Bezglutenowy, ogólnie gruntowy. Naszym zielonym przyjacielu wydrążymy sobie teraz. Tak, środek z niego wydrążymy. I potem tam wsadzimy podgrzaną parówkę. Nie będę wam pokazywał jak wydrążyć tę miąż z ogórka, bo już to robiłem tysiąc razy. Obejrzyjcie sobie poprzednie filmiki. Kurwa jego mać. Pokażę wam za to jak podgrzać parówkę. Trzeba włożyć ją do mikrofalówka. Zamknąć drzwi od mikrofalówka. Nastawić na 40 stopni mikrofalówka. Znaczy 4, no 30 sekund powiedzmy. I robimy tutaj takie pyk. Parówka się grzeje. Magia. Takie triki i techniki teraz są. Wiem, że nie zmienia się reguł w trakcie gry, ale na, niestety taka penetracja tego... ...ogórka nożem się nie udała. Musiałem oddziugać tak... ...kawałek od góry... ...i w ten sposób wsadzę parówkę... ...w mojego hot -doga, zamiast tak zamykać ją. No oczywiście... Co to byłby za hot dog bez keczupu? Lejemy jeszcze trochę tego pysznego sosiku na górę. Wiem, że nie wygląda to jak hot dog, do, do których przywykliśmy na na przykład w stacjach benzynowych typu Oglen, ale naprawdę uwierzcie mi smakuje o niebo lepiej i jest bezglutenowy. A jak ktoś chce zrobić sobie hot doga serem, to niech chce doda ser, żegnam.